Moi drodzy, liturgia Wielkiej Soboty ma kilka części. Liturgia Światła, liturgia Chrzcielna, za chwilkę będzie liturgia Eucharystii. Ale najwięcej czasu poświęcamy na liturgię Słowa. Najwięcej czasu w tę wieczorną uroczystość Wielką Sobotę nam zajmuje czytanie Biblii. Dlaczego? Bo żeby rozpoznać Jezusa w tym kawałku chleba, który za chwilę przyjmiesz, potrzebujesz mieć wiarę. Potrzebujesz mieć wiarę. Bez wiary nic tutaj dzisiaj nie zobaczysz. Bez wiary nic tu nie zrozumiesz. Bez wiary nic tutaj dzisiaj nie przeżyjesz. Wiara jest kluczowa, żeby spotkać Boga. A skąd się bierze wiara? Ze Słowa Bożego. Święty Paweł mówi, wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Nie ma innej drogi do tego, żeby mieć wiarę wielką, niż czytać Słowo Boże. Bez wiary nic tu nie przeżyjesz, bez wiary to wszystko jest nudne. Bez wiary to wszystko jest puste. I dlatego to czytanie Słowa Bożego, pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie, czwarte czytanie, piąte czytanie, Ewangelia, jest centralnym punktem tej uroczystości. Wszystko się tutaj wokół Słowa Bożego kręci, obraca. Bo wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego weźcie Biblię do ręki. Wielką Sobotę centralną częścią jest Słowo Boże. W naszym życiu też Słowo Boże powinno być w centrum. Wszystko w Twoim życiu powinno się kręcić wokół Biblii. Ja nie żartuję. Wszystko w Twoim życiu powinno się kręcić wokół Słowa Bożego. Biblię powinieneś mieć zawsze przy sobie. Zawsze. Nie żartuję. Biblia rodzi wiarę. Biblia potrafi nam otworzyć oczy. Jak czytasz Biblię, to Pan Bóg zmienia Twoje myślenie. Jak czytasz Biblię, to Pan Bóg zmienia Twoje patrzenie. Jak czytasz Biblię, to Pan Bóg wlewa cierpliwość w Twoje serce. Pokój w Twoje serce. Nic tak nie zmienia życia, jak Słowo Boga. Nic nie ma takiej mocy, jak Pismo Święte. Dlatego weźcie do ręki Pismo Święte. Poczytajcie. Nowy Testament szczególnie. Stary jest trudny. Ale Nowy Testament, historię Jezusa, przypowieści Jezusa, to są świetne historie. Albo chociaż w samochodzie posłuchajcie. Zamiast radia, w samochodzie, to słuchaj Słowa Bożego. Niech Jezus do ciebie mówi, kiedy jedziesz, kiedy prowadzisz samochód. W Piśmie Świętym jest 3000 różnych historii. 3000 różnych ludzi występuje w Biblii. Pośród tych historii znajdziesz swoją. Biblia pośród tych 3000 historii ludzkich odpowie ci też na twoje pytania, na twoje wątpliwości, na twoje problemy. Znajdziesz siebie w Biblii. Weź do ręki Słowo Boże. Ewangelię Marka na przykład. Ewangelię Marka można w 2 godziny przeczytać. Od początku do końca, od deski do deski. Możesz przeczytać Ewangelię Marka w 2 godziny. Cała historia Jezusa. Ewangelia Marka to była taka Ewangelia, którą dawano tym, którzy do chrztu się przygotowywali. Jak w starożytnym kościele ktoś się do chrztu przygotowywał, to dostawał w rękę Biblię. Przepraszam, Ewangelię Marka. Krótką Ewangelię Marka. I miał czytać. Miał czytać do znudzenia Ewangelię Marka. Ewangelia Marka przygotowywała do chrztu. I ciekawa rzecz, że pierwsza połowa Ewangelii Marka ciągle wbija ci w głowę, że ty nic o Bogu nie wiesz. Pierwsza połowa Ewangelii Marka, uczniowie są zagubieni, oni nic nie rozumieją, nic nie pojmują. I to jest lekcja dla nas. Zanim spotkasz Boga, to najpierw musisz uznać, że o Bogu nie wiesz nic. To, co sobie myślisz o Panu Bogu, co sobie wyobrażasz o Panu Bogu, to jest nieprawda. Pan Bóg jest inny, Pan Bóg jest lepszy, Pan Bóg jest większy, Pan Bóg jest wszechmocniejszy, Pan Bóg jest piękniejszy, Pan Bóg jest bardziej miłosierny, niż ci się wydaje. Pierwszym momentem, żeby spotkać Boga, to jest trzeba uznać, że o Panu Bogu niewiele wiemy. Że to, co nam się wydaje, to nie jest Pan Bóg, to są nasze wyobrażenia, nasze obrazy, często skrzywione. Więc Ewangelia Marka najpierw do głowy ci wbija, że nic nie wiesz o Bogu, a potem dopiero tego Boga ci pokazuje. Także weźcie Słowo Boże, bo Słowo Boże kruszy serca.
Święty Paweł mówi, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Rozdziela prawdę od fałszu, rozdziela dobro od złego.